Strzałeczka, witam was w nowym tygodniu, ja nazywam się Maciek, a to jest Minecraft Bariera. Ponownie w naszej Atlantydzie, w której zmieniło się parę rzeczy. Jak pewnie wiecie, mam dzisiaj troszeczkę inny plan na odcinek niż poprzednio, ponieważ pewnie was troszeczkę zdziwiła miniaturka, nie? Że co to za jakaś posiadłość czy coś? O co tu chodzi, nie? No i właśnie, dzisiaj będziemy starali się zaadaptować to miejsce pod naszą posiadłość, naszą i naszych przyjaciół zwierzęcych. Gdzie wy jesteście, przyjaciele? O, tutaj gdzieś się ukrywają, prawda? Już obydwa zwierzaki poszły, a nie, jeden gdzieś tam pewnie nie kręci, tu widziałem kawałek czerwonego. No, dziś się tu szwenda. A druga krowa jest, proszę bardzo, o, dokładnie tutaj. Obie w każdym razie tutaj siedzą i obie będę się starał wiecie, wcisnąć w jakieś konkretne miejsce w tym oto pięknym naszym królestwie podwodnym. A jeżeli film ci się spodoba, to koniecznie pamiętaj o tym, żeby zostawić lajka na tym kanale, bo lajki bardzo pomagają. 10 tysięcy lajków raczej gwarantuje tym, że że ta seria po prostu przetrwa, nie? Bo się zastanawiałem, czy po prostu ją robić, czy nie, i jeżeli zostawicie 10 tysięcy lajków, to raczej nie będę miał wątpliwości. I pamiętajcie też o subskrypcji tego kanału, bardzo ważne, już niedługo być może zbliżymy się nawet do miliona, co byłoby naprawdę fajnym osiągnięciem, więc polecam, jeżeli oglądasz, subskrybuj. Na początek klasycznie wam pokażę, co się zmieniło, a potem wam przedstawię całkowity plan odcinka. Zrobiłem takie, zobaczcie, schodki, które prowadzą już na samej tej górę, żebyśmy nie musieli się, wiecie, bablać w jakieś durne, brzydkie schody, żebyśmy mogli sobie po prostu iść do samej góry i się niczym nie przejmować. I zobaczcie, takie przejście też zrobiłem aż do samej góry, czyli do tego miejsca. Tam wyżej możemy się dostać w inny sposób, który za chwilę wam pokażę, ale tutaj zobaczcie, no to już nie mamy żadnej potrzeby, żeby tutaj w ogóle cokolwiek było, więc możemy to załatać i pewnie to już niedługo zrobimy. Mamy też, uwaga, zejście na sam dół od razu. Zrobiłem taki spadek, ale zanim tam spadnę, właściwie nie spadnę tam, bo jakby mam jeszcze parę rzeczy mam do pokazania, bo każdy z tych pokoi, który tutaj był w międzyczasie, również zagospodarowałem. Zobaczcie, tu mamy przejście do tego piasku, który dalej tutaj jest, zobaczcie, pięknie. Jak zejdziemy sobie jeszcze dwa piętra niżej, trzy piętra niżej właściwie, to znajdziemy schodki do, o proszę bardzo, tego miejsca, gdzie jest spawner, który prawdopodobnie dzisiaj właśnie rozwalimy. I zapytacie się, dlaczego, gościu, rozwalasz to, wariacie, jak przecież chłopie pijacki, potrzebujesz tych zombiaków. Właśnie zombiaków mało potrzebuje, a spawner zombiaków znalazłem też w Netherze, więc uwaga, historyczna chwila, rozbiliśmy go, żeby zdobyć level i to pomieszczenie długo będziemy mogli w jakiś sposób zagospodarować. Jeszcze nie mam pomysłu, ale pewnie dzisiaj się tym w późniejszym etapie odcinka będziemy zajmować. Pająki też planuję rozwalić, bo prawdopodobnie, no, nigdy nie doczekamy się momentu, w którym będziemy ich używać jako, wiecie, zwierzaki do spawnera, więc pozbywam się ich w tym momencie i zrzucam sobie raz te rzeczy, żeby móc sobie zebrać. Będziemy niedługo czyścić też to wszystko, żeby to wyglądało elegancko, bo wiecie, to jest nasza posiadłość podwodna, to jest nasza podwodna posiadłość, tutaj będziemy mieszkać. No ale właśnie, jaki jest plan na odcinek? Nie spadnij, Jezus Maria, Boże, krowa samobójca, proszę nie spadnij, naprawdę cię proszę. Plan na odcinek jest taki, żeby najpierw sprawdzić też parę rzeczy, które odkryłem i chcę wam się jakby podzielić z tym wszystkim. A po drugie będziemy właśnie budować dzisiaj posiadłość netherową, czy nie netherową, tylko posiadłość właśnie podwodną tutaj, ponieważ moje próby ładowania generatora na górze spełzły na niczym na razie, więc potrzebujemy jeszcze troszeczkę większej ilości czasu na pozbieranie tych wszystkich shardów. A co jest najlepszym motywem, żeby robić w wolnym czasie, jak nie zbudowanie wreszcie jakiejś fajnej siedziby. Pierwsza fajna siedziba w barierze, która będzie budowana na odcinku. Mi się wydaje, że część z was to prosiła, więc warto by było to zrealizować. Ale najpierw przygoda. I do tej przygody na pewno nam się przydadzą jakieś potki, więc ja sobie pozwolę je, Night Vision może niekoniecznie, ale poszukam jakieś potek, które mogą nam się przydać. Water Breathing może się przydać. Wziąłem sobie jeszcze ten chestplate, bo gdzieś zgubiłem ten mój poprzedni. I próbowałem też przepalać tymi łódkami. I jedna łódka przepala, z tego co widziałem, dwa klocki, więc nie ma szału, ale przyda się do przepalania. Jest tak lepsze niż nic. Pamiętacie o tym, jak mówiłem wam, że są teleporty, prawda? Te tutaj komory teleportacyjne. Więc uwaga, moje najnowsze odkrycie, można użyć go i teleportować się tutaj. I tutaj co prawda nie ma tego teleportu, ale jest tuż piętro niżej, zobaczcie. Dokładnie ten teleport prowadzi po prostu tam na dół. Dobra, bo zaufajcie mi na słowo, bo już nie chcę się wam tego pokazywać. Zapytacie się pewnie, chłopi, no po co do tego pitolonego netheru, jak tu jest tak ciemno? Więc uwaga, znalazłem patent, w jaki sposób się poprzeć tutaj, żeby nie było jednak aż tak ciemno. Musimy ogólnie popłynąć w dół, a tu znalazłem diamenty. O proszę, będziemy mieli na kilo, ale to za chwilę. Musimy popłynąć w dół, dlatego że musimy dotrzeć do tej pierwszej komnaty, którą tam znalazłem, więc na razie się zatapiamy. Musimy znaleźć tę komnatę z zombiakami, ten gdzie znalazłem spawner zombiaków. Ja już tam ją oświetliłem, ale mam pewien pomysł, w jaki sposób poruszać się po tym naszym wspaniałym świecie bez, kurczę, problemu wynikającego z nadmiernej ciemności. Och, tutaj jest, popłynąłem za głęboko. Dobra, jesteśmy, więc to jest nasze miejsce. I zobaczcie, momentalnie jak wychodzimy z wody, blindness znika. Więc pomyślałem sobie tak, Maciek, czemu nie zacząć budować po prostu schodów w dół? Być może, jeżeli zbudujemy tutaj taką komnatę, gdzie będą schody w dół, dotrzemy po prostu do tych wszystkich miejsc bez pływania razem z guardianami w jednym basenie. I to może być, uwaga, przełomowa opcja, więc ja sobie robię tutaj pomieszczenie takie, wiecie, dosyć duże, takie, żeby móc sobie na spokojnie tutaj porobić właśnie jakieś schodki. I dobra, i zaczynamy dosłownie z tego miejsca, zobaczcie. A.
chyba że od razu dokupiłem się do jakiejś jaskini. No dobra, jest łatwiej niż myślałem, tylko będziesz tam schodzić, tak prawdę mówiąc, bo może się tu okazać jakiś lekki przypalik, więc ja tu chciałbym dostać się jednak tak jak mówiłem, tak z takimi schodkami. Jeżeli jest w ogóle taka opcja, więc że nie dokopuję się do niczego fajnego. Dobra, zejdźmy tam. Hello? O, to jest mnóstwo zombiaków, mnóstwo dosłownie. Oni się chyba do tej pory spili po prostu, dlatego jest ich tak dużo tutaj. Z tego spawnera, który jest na górze, zaraz to wszystko oświetlimy, już ci żaden nie pospawni. Na szczęście zombiaki nie są trudnym przeciwnikiem. Tu jest dużo gravla, którego się pozbędziemy również pochodnią, żeby się dostać do kolejnej komnaty i sprawdzimy, co tam nas z kolei czeka. No i widzicie, nie ma oślepienia żadnego, w żadnym stopniu. Nie ma problemu, żeby się tutaj poruszać. To jest chyba idealny patent, żeby po prostu móc się właśnie pod tą wodą jakoś ogarnąć. No i jak pewnie widzicie, dokładnie tak to będzie wyglądać. Spiralne schody aż do samego dołu. Tutaj porozstawiam dużo pochodni, żeby tutaj nam przypadkiem nic nie porespiło. Na razie sobie to zachowamy. To jest co prawda najmniej potrzebny nam spawner, bo nic fajnego nie wypada z tych koleżków. Ale za to mamy, uwaga, emeraldy, więc zaczyna się robić ciekawie pod tym właśnie względem, że odkrywamy coraz więcej surowców. Kolejna jaskinia, strzał w dziesiątkę. Mówię wam, że to jest dobry pomysł, kurczę, żeby to wszystko ogarnąć. Sprawdźmy, co tym razem. Jakieś surowce? Kurczę. Zabraknie nam pochodni tutaj, jestem przekonany. Tylko że, kurczę, większy problem jest z drewnem właściwie niż z węglem. Chociaż węgla też nie mamy w sumie za dużo. O proszę, nawet jakiś dungeonik. Ja tam właśnie patrzę, że jest kobel. Mówię, co tu chodzi? Użyjemy tych shardów, bo one są bardzo mocne, dużo mocniejsze, kurczę, niż strzały, więc jesteśmy w stanie na spokojnie rozwalić dużo więcej, znaczy narobić dużo więcej szkód niż, kurczę, gdybyśmy strzelali z łuku. Chyba że to robi coś tylko guardianom, to jest możliwe, bo strzelam w nich w sumie nie ma wielkiego efektu. Dobra, zabijamy ich z łapy. O kurde, dobra, na szczęście się na siebie pospinali, bo gdybyśmy na siebie nie pospinali, to mielibyśmy spory problem z walką. Na szczęście się na siebie pospinali. A, już nie. Okej. Okay. Dobra, pierwsza krew, ale bardzo późno, bo jest godzina, jest 14 minuta tego filmu, więc naprawdę późno jak na pierwszą krew. I robimy mały progresik, kurczę, coraz lepsi jesteśmy w te klocki. Tylko teraz jak tam wejść, żeby to pozbierać? Gdzie jest mój miecz, kurczę? Jakby on był tutaj jakoś blisko, to byłoby zdecydowanie najlepiej. O nie, zaraz spadniemy. No ciężko będzie, powiem wam. Dobra, damy radę, damy radę. O kurczę, pospinały się na siebie, ale mam farta. I to tak na ostro się pospinały, także zginęły praktycznie wszystkie. Teraz musimy zabić tylko tego, co się dospawnił. Elegancko, oświetlimy to i będziemy to mieli, kurczę. Kurde, ej, to było prostsze niż myślałem. Złota zbroja z tego gościa wypadła. Mega fajnie, mnóstwo kości. I uwaga, skrzynia, co w skrzyni? Wheat. Coś nam przyda do rozmnażania, jakieś tam ice shardy, music disc i siodło. I pierwszy name, tak? Tak jest, będziemy wreszcie mogli kogoś nazwać. I te banery, ej, one chyba są unikatowe. Mi się wydaje, że powinniśmy je zbierać. Tak tylko po to, żeby je kolekcjonować, bo ja widziałem już parę takich banerów w różnych miejscach i mi się wydaje, że one zawsze są właśnie inne. Dobra, drugi spawner, więc naprawdę nie mogę się doczekać, co jeszcze znajdziemy tutaj, więc polecimy jeszcze dosłownie chwilkę w dół. O proszę, jeszcze udało mi się natrafić na ostatnią jaskinię, idąc tym tropem, że tak to ujmę. Tylko kurczę, tego nie będziemy w stanie za bardzo chyba jakoś, no nie mamy miejsca, żeby to oświetlić, kurczę, ale dotarliśmy przynajmniej do jakiegoś takiego kolejnego podwodnego traktu. Tu znowu dostaniemy blindness, więc nie ma tam za bardzo po co wchodzić, ale chodzi o to, że to jest chyba jakiś tunel, który na pewno widzimy w kolejnym odcinku, więc musicie, wiecie, no jeszcze troszeczkę poczekać, żeby się dowiedzieć, jak się to wszystko rozwiąże. Jedno jest pewne, ja już słyszę blaze, więc jesteśmy już bardzo nisko na poziomie, uwaga, 185, to w sumie jeszcze nie aż tak blisko, jak byliśmy wcześniej, ale jest na pewno duży progres w porównaniu do tego, jak wcześniej byliśmy, w sensie w jakiej odległości wcześniej byliśmy. Dla mnie bomba, tunel okazał się spektakularnym sukcesem, a my teraz wracamy do naszej posiadłości. No i dobra, dzięki temu kopaniu i tej całej sytuacji, która się wydarzyła, mamy teraz całkiem sporo materiałów jeszcze dodatkowych do po prostu budowy naszego domu. I dom zaplanowałem w paru segmentach. Mamy tutaj cztery piętra, tam na dole jest, kurczę, piwnica, tu jest pierwsze piętro, czyli w sumie parter, tu jest pierwsze piętro, tu jest drugie piętro i tam jest trzecie piętro, więc mamy trzy właściwie piętra plus parter i plus piwnica do zagospodarowania na nasze potrzeby. Nasza wielka podziemna posiadłość w Atlantydzie. I tak, wydzieliłem sobie już tutaj powoli takie segmenty, których ewentualnie moglibyśmy kopać. Zobaczcie. One się znajdują dokładnie tutaj. Zobaczcie, to jest miejsce na drzwi dokładnie, więc dokopiemy się do bariery, żeby wiedzieć, ile mamy miejsca. Identycznie zrobimy tutaj, żeby się dokopać do jak najdalszego segmentu. O, zobacz, no nie mamy za wiele tej przestrzeni. Ale za to jest jedna intrygująca rzecz dokładnie w tym miejscu. Mianowicie, tutaj mamy gravel zasypany. Co budzi pewne moje podejrzenia. No bo czemu akurat gravel jest tutaj zasypany? Zwłaszcza, że on był od początku gry odkryty. Ja go chyba nie odkryłem, tylko on po prostu tutaj przez cały czas był, więc ja się obawiam, że tu gdzieś jest jakieś ukryte pomieszczenie. Coś tu jest zakopane, wiecie, czego co powinniśmy odkryć w momencie, kiedy odkryjemy no po prostu jak najwięcej bariery z tej strony. Ale z tego co widzę, chyba jednak się myliłem, bo nic tutaj nie ma konkretnego. Ale za to w tą stronę coś jest, o proszę. Tego się nie spodziewałem. Zobaczcie, jakby zabarykadowane pomieszczenie, którym kiedyś chyba coś było, albo nie wiem. Wygląda w sumie jakby twórca je zostawił, bo miał tutaj na jakiś pomysł, ale w sumie nie wykorzystał go. I zobaczcie, jest tutaj mnóstwo żelaznych krat
i 2 klocki drewna, które nam się na pewno mega przydadzą, bo z drewnem mamy całkiem spory problem, więc tu będzie na pewno jedno z tych pomieszczeń. Z drugiej strony pomieszczenie już jest nawet zrobione, nawet poprawiłem drzwi, bo chciałem, żeby te drzwi były takie, wiecie, bardziej sensowne. I tu jest puste pomieszczonko, takie malutkie, a wyżej jest to pomieszczenie z piecykami, które właśnie w tym momencie postaram się je, wiecie, zebrać po prostu, no bo nie ma co, chcę te pomieszczenia mieć czyste, żeby móc sobie tam pakować ewentualnie w przyszłości jakieś rzeczy. No i dobra, właśnie jeżeli chodzi o pomieszczenia, które chciałem tutaj zrobić, to chciałbym, żeby na tym piętrze był magazyn i pracownia, więc pracownię właściwie mamy już zrobioną, tylko musimy tutaj ją lepiej porozstawiać, a magazyn zrobimy wykorzystując właśnie te skrzynki. Będzie on dokładnie, no myślę, że w tym miejscu. Co prawda skrzynki nie mogą stać obok siebie, ale wierzę, że z czasem, jak dostaniemy, wiecie, więcej miejsca, to będziemy w stanie to lepiej zagospodarować. Obecnie mamy ich go dosyć mało, więc po prostu ustawimy te skrzynki w dokładnie taki sposób, gdzie tu będą takie przedmioty do używania, jakieś zbroje, wiecie, jakieś name tagi, takie, wiecie, bardziej unikalne rzeczy. W tych miejscach załóżmy będą jakieś śmieci, jakieś luty, jedzenia i tak dalej, a w tym miejscu na przykład będą bloki. Ja zawsze wykorzystuję taki, wiecie, system, bo jest on najwygodniejszy, żeby trzymać te wszystkie rzeczy. W międzyczasie chciałem wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą odkryłem, i ona jest dokładnie tutaj, więc spróbujemy się wkopać jakoś od boku. O, zobaczcie, w tym miejscu, kopiąc właśnie ten oto tunel, wkopałem się co prawda dosyć głębiej niż obecnie i znalazłem tutaj pewne pomieszczenia. Czy tego pomieszczenia w sumie nie znalazłem? To jest jakieś nowe pomieszczenie w ogóle całkowicie. Ale zobaczcie, tutaj jak się wkopiemy, o, w tą stronę, to znajdziemy taką oto komnatę, która prowadzi do wrót endu, których wcześniej tutaj nie widziałem, bo nie dotarłem aż tak daleko. Mamy też tutaj skrzynkę, która ma, uwaga, jump boost, który jest ciekawy, i troszkę prismarine krystalów i innych rzeczy, więc fajnie znaleźć portal. Był on tak blisko, dosłownie za moją ścianą, a nie mogłem go znaleźć, nie? Taka cały segment, kurczę, z tym portalem. Bardzo ciekawa sprawa i mi się wydaje, że warta, wiecie, do oglądania w przyszłości. Ale my raczej skupiamy się na pracowni, która właściwie jest już gotowa, może poza jedną rzeczą, mianowicie brakuje mi crafting table, ale go zdobędę w momencie, kiedy po prostu pójdę na górę. Na samym dole chciałbym zorganizować farmę tych kolegów, więc chciałbym je tutaj zaciągnąć za wszelką cenę i załatać te dziurki, które tutaj są, ale to za chwilę. Bo te krowy, nie chcę, żeby one się pałętały, chcę, żeby one były, kurczę, w jednym miejscu, i dlatego na dole stwierdziłem, że będzie najlepsze miejsce, żeby one mogły sobie tam siedzieć bez problemu, rozmnażać się tam i sobie egzystować. Więc właśnie w tamtym miejscu zrobimy sobie ich hodowlę, tylko musimy znaleźć jeszcze, o proszę bardzo, tego Wita, żeby ściągnąć tą jedną krowę, która dziś się tutaj pałęta, kurczę. O właśnie, ciebie, chodź, zapraszam cię, koleżanko. Ty idziesz ze mną na dół, bo już za długo przeginałaś, kurczę, za długo już przeginałaś, idziesz na sam dół ze mną, zapraszam cię. Proszę mi spaść tędy, chyba będę musiał jej zrobić jakieś tymczasowe schody, bo coś mi podpowiada, że ona nie będzie chciała schodzić. Zapraszam was tutaj, zapraszam was. O, jakby stały sobie dokładnie tutaj, to byłoby moim zdaniem idealnie. Tylko trzeba się załatać wszystkie te dziury, które tutaj są, żeby one w nie powpadały, nie odwalały jakieś kaszany, i przede wszystkim je tutaj zablokować. Więc ja sobie tutaj zrobię po prostu blokadę, przez którą one zaraz mogę przejść. Zapraszam, gdzie ty idziesz? Gdzie idziesz? Ale gdzie leziesz? Halo, Greta, no co ty? Zwariowałaś, Gertruda, czy jak cię nazywasz? Greta chyba, już nie pamiętam. Weź tu właśnie, co ty zwariowałaś? Chodźcie tutaj. Macie się iść dokładnie tutaj, w tym miejscu. Zapraszam, zapraszam państwa. O, o, i wasz pan was teraz zablokuje. Do widzenia. O, i teraz będą sobie tutaj siedzieć, no i proszę, pięknie. Miłego siedzonka, pięknie, wspaniale. Monument tutaj mamy gotowy. Chciałbym jeszcze lepiej zagospodarować to przejście Netheru, ale właśnie na tym parterze chciałbym zrobić ogólnie farmy. Więc liczę, że im dalej pójdziemy z barierą, im więcej korytarzy nam się odblokuje, tym więcej będę w stanie zrobić jakieś takie, wiecie, fajne korytarze po prostu. Na przykład tutaj też chciałbym zrobić korytarz, a tutaj na środku zrobić jakąś taką fajną klatkę schodową. Na pewno jeżeli chodzi o pomieszczenia mieszkalne, to raczej w najbliższym czasie nam się tego nie uda ogarnąć. Chyba że zrobimy swoją sypialnię właśnie tutaj, o, w tym miejscu. Ja też o tym myślę, żeby sobie po prostu zablokować, zobaczcie, zablokować z tej strony to przejście, o, w ten dokładnie sposób, zobaczcie, wymienić tą posadzkę, która tutaj jest, no, nie za szczególnie ładna, nie ukrywam, na taką właśnie prismarinową, w tym miejscu normalnie zrobić sobie sypialnię. Mi się wydaje, że to jest realne, bez problemu, odkąd nie ma tutaj tego spawnera okropnego, to na spokojnie można tutaj sobie zrobić po prostu taką ładną sypialnię. Dajcie znać w komentarzach, co na ten temat sądzicie. Jeżeli jesteście za to, po prostu napiszcie w komentarzach, to będzie dla mnie jakaś fajna informacja, czy to robić, czy nie. Kamerka już pewnie dawno działa, więc my woli zbieramy się już do końca. Jeszcze tylko wykończymy tą sypialnię i już będę się z wami żegnał. Pamiętajcie, żeby wpaść też na sklep shio.titres.com, jeżeli chcecie kupić jakieś gadżety z serii Minecraft Barriera. Co prawda już promocja weekendowa poleciała, ale dalej możecie kupić przedmioty w regularnej cenie. Ale pamiętajcie również, że kolekcja ze śmierdolem jest tylko do końca tego miesiąca. Czyli jeżeli minie czerwiec, już nigdy nie uda wam się tego dostać. Więc sprawdźcie sobie prezent, kurczę, na koniec roku szkolnego i zaopatrzcie się właśnie w gadżety z Minecraft Barriera. Ja tymczasem już kończę, w sumie udało mi się to całkiem fajnie ogarnąć. Jak tylko zrobimy jeszcze jakieś takie bardziej spektakularne wejście, to mi się wydaje, że będzie to elegancka taka, wiecie, komora do spędzania po prostu tutaj sobie elegancko czasu. A już wam tymczasem powoli dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zobaczymy się w kolejnym odcinku już za 2 dni, a tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia!